Drodzy rolnicy, serdecznie zapraszam Was do przeczytania najnowszego 43. numeru tygodnika poradnika rolniczego, w którym piszemy m.in. o tym, że wybory wyborami. Ale od tego, kto wygrał, nie ubędzie nam problemów, a w świecie, który staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, tych problemów będzie przybywać. Piszemy też o tym, jak pogodzić politykę klimatyczną z budową biogazowni, które w naszych warunkach potrzebują gnojowice od krów i świń, które przecież produkują gazy cieplarniane. Jest to ważne, zwłaszcza dlatego, że startuje nabór wniosków na odnawialne źródła energii. Przypominamy też, kiedy z nawozem można wyjechać w pole. Mamy też dla Was dodatek Mazowieckiej Izby Rolniczej, a w nim m.in. o wysokich cenach skupu mleka, ale za bardzo wysoką jakość. Jak na słabszych glebach sprawdza się sorgo zamiast pszenicy? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie właśnie w TPR-ze. Przeczytacie także o piekielnie mocnej 60-ce, która pędzi 34 na godzinę. Ma oczywiście przedni napęd, wspomaganie kierownicy, turbinę z BMW, intercooler z Maserati B5, wygłuszoną kabinę wyłożoną sztuczną skórą i nadal będzie udoskonalana. Przeczytacie też, że świnie tylko w dobrostanie produkują efektywnie. I czego brakuje w wybudowanej 2 lata temu oborze Natalii i Adama Uszyńskich, dostawców do spółdzielni mleczarskiej Mlekowita? I że lepsza koniunktura na rynku mleka nie jest dla wszystkich, niestety i na razie. A na koniec o księdzu, który po mszy idzie porozmawiać z papugami. Mamy dla Was również konkurs, w którym możecie wygrać 1000 litrów paliwa. Serdecznie zapraszam do czytania naszego tygodnika poradnika rolniczego. Jeżeli ktoś z Was nie ma prenumeraty, nie ma naszej gazety, wystarczy kliknąć na link poniżej, wypełnić formularz i natychmiast prześlemy bezpłatny egzemplarz.